Początek naszej przygody, jedziemy na meteory, tak? Halo? Jesteśmy w autokarze. Godzina za 15:07, wyjeżdżamy na meteory. Oczy nasz po grecku, tak? To się dawa do portfela, do cieszenia, tak? No. To jest esencja do kadzidła. Złota. To jest to samo, tak. A czym ona się różni, jeśli chodzi o różne kolora? Nie, tam nie jest różnica w kolorze. A te płatki i złota może tutaj kupić? Nie, to nie przyjdzie. Różnica tam jest żadna, to się drukuje na skażeń. Jest to takie malutkie, ale to się rozciągnie. Super, jest za super, bym rozciągnął. A które są medalki? 3,5 euro. Mamy je różne. To jest tylko do pokazywania. Pani mama pokaże, gdzie jest więcej. Chodźcie tu do mnie. Jeszcze no. Idzie. Tak, tu macie różne takie mydła. No i kony nie różne magnesy też, tak? Nie, mydełka też nie. Tu jest ta pani. Pani, tu jest to, dobrze? Tu macie takie różne pakowania jeszcze. Tak, no to wszystko to samo, jeszcze do pojedynku. Po 3,5, tak? Ja tak? Tak, tak. Nie, tak. Nie, nie, na ikonie. Patrz, mój gdzie są. To jest głowy. Tak, to jest głowy. Tak, to To nie fajne.
po 3 euro. 3 euro duży, a ma euro? Mało. Masakra. To tu pieniądze robią. Opowiedz, co tu widzisz. Nie. Tak, drewniane, plastikowe. O, jaki Pamiętasz, wtedy kupowaliśmy, mieliśmy te książki, nie? Widzę. Nie chcemy żadnych świętości. Koniecznie sobie usiąść. Zaraz ci zrobię zdjęcie. Najpierw krótki. Co do toalety? No tak. Czekaj, bo dopiero się kręci, bo coś z tą kartą jest nie tak, wiesz. To jest ta karta, tak, taką sprzedali, wiesz. Zadawany jest na szczycie skały o powierzchni 7500 metrów kwadratowych. W tamtejszych czasach dojście tego kasztoru było znacznie łatwiejsze niż do innych dzięki mostowi zwiedzonemu. Obecnie to towarzystwo trwało kamienny most na pewno po skutku dojście do klasztoru świętego Stefana. Na nadkorze tego klasztora umieszczona jest inskrypcja świadcząca, iż klasztor powstał w 1192 roku. Historycy potwierdzają właśnie ten fakt. Według zapisu miejsce to było zamieszkane już przez 1200 lat. Pierwszym przeorem pustyni był święty Jeremiasz. W początkach wieku XIV klasztor określano Celemobyk, co oznaczało, iż mniejsi żyli w wspólnocie. W 1334 roku cesarz Andronikos Pallogos, który przybył tutaj do Tesalii i odwiedził właśnie klasztor świętego Stefana, podarował liczne właśnie dary dla opata i mnichów. I od tego czasu klasztor mógł używać właśnie. No to przyjechałem tutaj na meteory po 16 latach. W sumie na tej meteorze jeszcze nie byłem, ale jest zbyt mało czasu, żeby wejść i zwiedzać. Luiza powiedziała nam, przewodnik na pilot, że mamy tylko tutaj pół godziny. W sumie to nie wiem, czy robić jakieś zdjęcia, czy nakręcać. Nie tak dużo ludzi jest tam, zresztą pokażę to. Kolejka nadal do wejścia. Na meteorach, z tego co wiemy, do każdego klasztoru odwiedzać można trzy dziennie. Wejście jest po 3 euro. W sumie 3 klasztory dziennie, to jest 9. Z tego co wiem, to 6 teraz jest udostępnionych ogólnie do zwiedzania. I do największego nie pojedzie. Dopiero. Pierwszy na górze. Tak chyba kierowcy to pasowało. Zacznijmy to właśnie tutaj. Tak.
tam stoi na czerwony autokar. Podpatrzyłem od gości, jak pokazuje palcem. Może to ładnie, może nieładnie, ale praktyczne. Teraz wiem, gdzie jest już autokar i wy też. Dzisiaj jest 3 września, pogoda bardzo ładna. Ma być 29 stopni, teraz jest około 24, zaczęło świecić słoneczko. Godzina 11, 25-26 stopni. Marysia zaczyna szukać mnie tu. No przecież wiem. Właśnie mówię do vloga, którego pierwszego kręcę. Naprawdę? A co naprawdę? Nie wiem. Gościa mnie namówiła, żebym nakręcił vloga. Zobaczymy. Nie umiem mówić, nie wiem co mam mówić. Mówić umiem, ale nie wiem co mam mówić. A więc Marysię kręcę. Pani też chce pomagać w vloga. Nie. Proszę bardzo. YouTube. A YouTube. Powiedziałem już, że dzisiaj jest 3 września, godzina 11.15 i że zaczęliśmy zbliżanie meteoru, czyli jesteśmy na pierwszym meteorze. Jak ona się nazywa? Nie wiem, nie pamiętam. Zrobiłem z nim. Poczekaj, że jest tu, bo jest samochód. Taki duży ogonek się zrobił, nie? Maria do sesji. Polska grupa. A jak się nazywacie w ogóle, polska grupa? Nazywacie się jak? Łopocno! To witajcie z Łopocno! Odpocno! Witajcie na meteorach! To poczekajcie, ja wam... Ale wiecie, tak was dużo, że...
No i ciekawe, co tu będzie. Idziemy na dużą meteorę. Luiza mówi, że musimy się pośpieszyć, bo było 10 minut opóźnienia. Mamy tutaj godziny tylko na zwiedzenie dużej meteory. I nie wolno rzuć gumy! Ale nie wolno! Kuba, mać nie wolno! Wypierdalaj nie wolno! Właśnie, nie wolno! Wypierdalaj też nie wolno? Nie wolno! Nie, nie, oczywiście. I gumy do rzucia też nie. Tak jest, nie wolno. A poza tym jesteśmy w jakimś miejscu, które jest dla niektórych święte. Nie, co? Jaki pan? Może. Oczywiście. Tak jest, dlatego mówimy, nie wolno. Tak. Aha. Ale się tutaj, Eliza, tu się ludzie takie wkrótają, a ludzie co? Ciemno, boję się. Boję się. Boję się. Przez to męczę ciemno. Widzę, że humor się nie opuszcza. No. Teraz, ale i tak nie wolno mu. Wejdzie tu. Wolno? Wolno? To są takie wąskie schody, chciałem powiedzieć. Bardzo ciężko się idzie, bo każdy schodzi, każdy wchodzi. Każdy chce coś zobaczyć. No i... Przeciskamy się. Bardzo wąsko. Tam było ciemno. Marysia mówiła cały czas, boję się, boję się. Marysia? Nie boi się? Aha. Luiza, pilot na tej grupie, powiedziała, że nie wolno teraz używać nie wolno. Bo ja za często używałem nie wolno. I teraz powiedziała, że ona powie, kiedy wolno mówić nie wolno. A w ogóle mam zakaz używania. A później się wszystko chce. Aha, nie chce się.
mówię wam, nie ma nudy w polskiej grupie. Nie ma. Zawsze coś przyczyniłem. Jeszcze dzisiaj na Olimpidę wieczorem. O. Idę do Mitikasa odwiedzić go. Zobaczcie, jakby się tu leciało. Ze spadochronem. Albo bez. Ja po piętach nie chodzę. Gdzie ja tak? No Marcin, nie popychaj mnie do przodu. Nie podpoczywaj głowy, nie przygotować. Niestety tam mamy na godzinę. Tylko. Oczywiście. Nada raz zebrały grupę, to tam nie ma nic oglądać, tak będzie. No. Nie, ja tak mówię, ja nie mówię to w minutę. Ale jeżeli się tak będą, ale ogólnie sobie to później. Do kościoła inna grupa. Dokładnie. Jasne. Fason. Ja uważam. Dio Ebro. Właśnie. I teraz ten, kto stówę wyciągnie, a nie będą mieli rozmienić, to będą trzaski. Tak. Stopnie. Koridor for the tickets. Sorry. Tutaj było takie urządzenie do ściągania, wyjrzenia. Piękne drewniane drzwi, które chyba każdy chciałby mieć w domu. Thank you.
Thank you.
A byłaś tu? Nie. To idź. To idź. Idź, idź, zrób. A gdzie jest skarbiec? Gdzie? No to idziemy. GoPro aufnahme starten. Oprowadź mnie tutaj po drodze. GoPro aufnahme starten. Thank you.
signomi. Jedna minuta została. A Marysia pobiegła po ciebie jeszcze. Gram przez trasy. Bawa do mamy, która ułożamy co roku przyszłym. Od Aipasy, który za każdą gorszą trasę. Gorszą narodę trasę na kilku mamy, którą im działa. Płaca się często, no tam są na imię się pauzy posle. Na jakieś 30-40 minuta. Na ruchot i... Teraz bardzo ładnie z lewą stronę widać kapitę świętego Jerzego. Z lewą stronę można powiedzieć tu mamy wstępnie krypło, co tu jest z prawej strony, żeby powiedzieć tam do stronę. Mamy tu dosyć. Na pewno będzie jakaś rybka, na pewno będzie
jakichś potrząsających, nagrywania patryczki, to nie było różnymi ziołami. Więc ja to powiedziałem, że to raczej jedno, z tego wszystkiego jedno danie. I jak było to wszystkiego po trochu jedno, to albo kurde, albo to wróci się po prostu. Sudzi trójmiot z prawej strony po schodach na dół są toalety, tak jak zawsze korzystał się przed własnym stalek, bo już nie będzie żadnego postawu, a prawdy będziemy na to chodzić, bo nie są nas zabrażyszne. Ruczek ma mi 8 euro, cała po 4 euro i ma PVC. Molimo to piće, kapre, soku, jako na piće, stasimo tamo, to je to strukture, znači do zvuku, služimo se tako. Tak, to jest to samo.